klub zrzeszający miłośników sportów walki, takich jak boks, muay thai czy kickboxing, prowadzony jest przez Iwonę Modrzejewską, wicemistrzynię Polski w muay thai. Zaczęło się od takich zajęć tak zwanego fitboxingu, tutaj ja prowadziłam i to były zajęcia fitness powiązane z zajęciami sztuk walki, gdzie wykorzystywało się jakieś tam elementy kopnięć, uderzeń i tak dalej. Natomiast coraz częściej padały pytania, czy jest gdzieś w Wałbrzychu możliwość treningu w takich właśnie sportów walki. No tutaj z tym był problem, bo tutaj u nas na naszym rejonie jest mało niestety takich klubów, które udostępniałyby takie możliwości, które dawałyby możliwości startu czy rozwijania się zawodnikom, młodym zawodnikom. No i stąd pomysł, aczkolwiek chyba jestem jedyną kobietą, która prowadzi takie zajęcia tutaj gdzieś w okolicy. Sylwetka, płeć oraz rodzaj zaawansowania nie ma znaczenia. Każdy może zostać członkiem klubu. Zapisy do szkoły już się rozpoczęły. Pierwsze zajęcia odbyły się 7 kwietnia w ośrodku społeczno-kulturalnym na Podzamczu. Tutaj w spółdzielni będziemy spotykać się 3 razy w tygodniu docelowo, we wtorki, czwartki i piątki. Będzie to godzina 19, zajęcia będą trwały pełną godzinę zegarową. Dodatkowo są jeszcze zajęcia w Wałbrzychu w szkole podstawowej nr 2 na Wękowicz i w Gorcach w hali Osiru. Boks tajski oraz tradycyjny boks to dziś jedne z najpopularniejszych sztuk walki. Nie tylko podnoszą sprawność fizyczną zawodnika, ale również ukierunkowują jego psychikę oraz dodają pewności siebie. Znajomość choćby podstaw sztuki walki z pewnością przyda się w codziennym życiu. Na zajęciach będzie trening, tak zwany trening funkcjonalny, czyli tak jakby całościowy, gdzie będzie można troszeczkę nabrać kondycji, sprawności, poruszać się, że tak powiem, potocznie. Oprócz tego dokładnie, technicznie będą przedstawione wszelkie ciosy, wszelkie kopnięcia, to z czego składa się Muay Thai, to z czego składa się boks tajski, skąd się wywodzi boks tajski, także to wszystko, tego wszystko będą się uczyć nasi klubowicze. A kto może wziąć udział? Każdy może wziąć udział. Od osoby, która ma, nie wiem, czy są też zajęcia dla dzieci, tak? Czyli takich, nie wiem, 6-latków, 7-latków, po osoby całkowicie dorosłe, które czują się na siłach, że mogą jeszcze coś zrobić ze sobą, chcą coś zrobić, poprzez zawodników nawet, którzy będą chcieli startować, gdyż ten klub też będzie zrzeszony, także starty od przyszłego roku jak najbardziej też będą się odbywały. Zajęcia prowadzone przez panią Iwonę odbywają się 3 razy w tygodniu w grupach dobranych stopniem zaawansowania.